Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam cię widzę bardzo serdecznie. Jakiś czas temu na CSGO skinsy zawitała skrzynka Gemstone, która z bomby stała się najdroższą skrzynką na stronie, nie licząc oczywiście tych limitowanych skrzynk procentowych, ale pamiętasz jak powiedziałem, że jak będę miał więcej budżetu, to będę chciał tą skrzynkę przetestować i dzisiaj właśnie nastał ten dzień. 3 skrzynki Gemstone, albo nawet 4. Jest to 6720 zł, więc mam nadzieję, że ta bitwa oczywiście okaże się zwycięską. Przetestujemy również potem oczywiście skrzynki podboostowane, ale pierw trzeba wygrać tą bitwę, tak? Trzeba wygrać bitwę, żeby wygrać wojnę! Zobaczmy, Good Knife na sam początek, 633 zł, skrzynka kosztuje 1680, najlepszy oczywiście drop jest to Butterfly Gamma Doppler Emerald, który kosztuje 67 tysięcy, więc oczywiście polujemy na te najdroższe skiny, chyba nie muszę wam tego mówić, 4200, ostatnia skrzynka, mam nadzieję, że tu się nic złego nie wydarzy, chociaż szczerze... No właśnie, 4700 i bitwa przegrana. 10 koła było w tej bitwie. No na pewno nie tak to się miało potoczyć, tak? Ale ja tutaj wierzę, że tym razem te skrzynki na buście przyniosą nam coś lepszego. 3 takie skrzynki i 10 tysięcy złotych, stary, wydaje mi. Więc tutaj już naprawdę liczymy na same kosury i wrzucamy oczywiście losowego bota. Jest to bot Michael. I zobaczmy, jedna taka skrzynia ponad 3 kafle. Mamy tutaj po shadowkach moje ciut lepsze, bo w stat tracku i faktoryniu kolejne otwarcie. To jest Black Pearl! To jest Black Pearl! Stary! I 10 koła. Okej, okay, bardzo ładnie. Się tutaj podjarałem i kolejny nóż, który jest warty 6500. 21 koła. Powiem tak, ulżyło mi naprawdę. Zeszło tutaj. Kamień z serduszka po prostu zszedł, tak? Zjeżdżamy oczywiście niżej. I teraz otworzymy tą skrzyneczkę normalnie. Ja oczywiście, no powiem ci, że do wygrania jest skin, tak? No bo czym byłby mój film bez wygrania oczywiście skina? Jak chcesz oczywiście wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarz oczywiście napisz, co sądzisz o skrzynce Gemstone, dołącz na Discorda, możesz sobie dołączyć do konkursów na Discordzie, no i oczywiście użyj kodu CROXY, jak jesteś osobą pełnoletnią na CSGO skinsie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony plusik i wpiszesz tutaj kodzik CROXY, przez wejście daje ci 10% więcej i oczywiście skrzynkę na start za free, więc polecam serdecznie skorzystać, jak oczywiście są pełne, nie jesteś 3360 zł. No tutaj nie przyniesie nam dużo, 2500 będzie max, 2300. No byłem blisko, zobaczmy dalej. Będzie Falchion, będzie również tutaj na wajka Doppler, więc no też tutaj z 2500, 2800 nawet. No był potencjał, ale no właśnie, to nie są i tak mimo wszystko noże, których tu oczekujemy, bo my właśnie tej pierwszej, drugiej półki oczekujemy. No zobaczcie, naprawdę, jakie to są piękne noże. No są tu tak naprawdę w większości te skiny Doppler, Gamma Doppler, no i te nawajki, kurczę, na które właśnie, no jest dużo procent szans niestety na wydropienie właśnie nawajki i Good Knife'a tutaj. Ale mamy bajoneta, który kosztuje 4200 łącznie. Okej, okay, fantastycznie. No ale właśnie mówię, no tutaj mamy 13% na to, 13% na to, więc jest to 26%. Te noże też nie są jakoś bardzo pożądane, no ale na te, które oczywiście polujemy najbardziej, no jest bardzo malutki procent, tak? No ale ja już wam pokazałem, no trafiłem tego Black Pearl'a na bitwie, 0,15% było na niego, więc da się to zrobić, tak? Jest to do zrobienia 16 koła. W tym momencie mamy 2700 przynajmniej, no prawie 20, okej, okay. Jedna na buście teraz leci, 3360 stary, rozumiesz, że tyle pieniędzy idzie z jednym otwarciem, no to kręć się do niego, no, kurde, byłby już drugi ten już trafiony w dzisiejszym odcinku, no ale no niestety nie ma, możemy zobaczyć w ogóle, że na tego Gamma Dopplera mamy 4-krotnie większą szansę niż w normalnym otwarciu, oczywiście teraz na tym podboostowanym, na Ruby 2.3, więcej, to było 3% na tego Szafira. Ja nie mogę. Lecimy dalej. Są Marble Fade'y. No powiem tak, no już naprawdę robi się nieciekawie, tak? Naprawdę. O Jezu, co ja zrobiłem? Nie chciałem sprzedać pierw. Jest Falchion niestety tylko. Kurczę bela. Powiem tak, no nie wiem jak się zachować. Sprzedamy i zakręcimy chyba jeszcze raz, co? No nie, no to się nie dzieje. To się nie dzieje. 2000 zł jeszcze sprzedajemy z naszego eku. Otwarcie ostateczne, stary. Jak teraz nic nie da. I nie daje nic. No czemu nie dało tego karambita? Karamba. Karamba.
tak bym się cieszył, naprawdę, no ale no niestety, zostaje nam zrobić bitwę na dwie skrzynki Gemstone. Jeżeli ona nam nie odda, to będzie naprawdę lipa. Będę zmuszony niestety chyba film zakończyć, tak? No potencjał był, czat sobie powiedzieć, potencjał był naprawdę spory. Ale no z tym otwarciem, no chyba już się kończy, tak? 4300 do 1000 dla nas. No niestety, nie tak sobie to wyobrażałem, ale no widocznie tak musiało być. No nie zawsze niestety możemy wygrywać.